Oglądy i osądy. Dzień dobry, Panie Marszałku. Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu. Listy kandydatów do Sejmiku Koalicji Obywatelskiej są już znane od kilku dni. Proszę powiedzieć, jak wyglądało konstruowanie tych list, bo miejsc na listach jest znacznie mniej, niż to było w poprzednich wyborach samorządowych. Tak, to prawda. Wiedzieliśmy, że obecny rząd ograniczył ilość kandydatów, i, i też trzeba nad tym ubolewać, dlatego też, że to nie jest tylko ograniczenie ilości kandydatów, ale jest, jest również ograniczenie dla wyborców w możliwości wyboru swojego kandydata, kogo byśmy chcieli obdarzyć zaufaniem i oddać na niego, na niego głos. No, ale oczywiście pogodziliśmy się z tym, że, że jest to ta liczba kandydatów, czyli określona ilość mandatów plus dwa, więc mamy 40-osobową drużynę dobrych ludzi do sejmiku województwa opolskiego. Następnie mieliśmy uzgodnienia z naszym koalicjantem z Nowoczesną, że będą to określone miejsca przypisane dla osób, które są związane z Nowoczesną, które sympatyzują z Nowoczesną, są jej członkami, więc była to jedna jedynka, dwie dwójki i dwie trójki. A te negocjacje z Nowoczesną były trudne? To znaczy, nie, przede wszystkim no, dla mnie nie były trudne, dlatego że ja z góry akceptowałem pewne ustalenia. Ja nie starałem się doszukiwać w tych ustaleniach czegoś, co może nas poróżnić, co może nas podzielić. Po prostu od początku powiedzieliśmy sobie zarówno z panem Witkiem Witoldem Zabaczyńskim, jak i z Piotrem Wachem i, i z osobami, które są z Nowoczesnej, że będziemy starali się budować konstruktywnie nasze, nasze listy do, do Sejmiku. I nawet jeżeli gdzieś się pojawiały jakieś konflikty, to staraliśmy się te konflikty Zrozumieniem niwelować. I to jest, jak gdyby, dobry, według mnie to był bardzo dobry punkt wyjścia do tworzenia całościowej listy. A czy przy tak krótkich listach ma ogromne znaczenie to, na którym miejscu się znajduje? No bo kiedy było dwudziestu kilku kandydatów na liście, jedynka czy dwójka, a dwudzieste czwarte, piąte miejsce, jest różnica. Staram się wszystkich moich kandydatów, panie i panów kandydatów, jak gdyby obdarzać ogromnym optymizmem w tym kandydowaniu z jakiegokolwiek miejsca, dlatego że moje osobiste doświadczenie z 2006 roku pokazuje, że zostałem radnym sejmiku z trzeciego miejsca, mając przed sobą takie znakomitości jak Andrzej Pyziak, Wójt Rudnik czy Ryszard Wilczyński. Fakt, że wygrałem dwoma głosami tylko, ale, ale to pokazuje, że jeżeli... jeżeli jest się dobrym w tym, co się robi w, w danym momencie zawodowo, a takich kandydatów mam przede wszystkim dobrych pod względem zawodowych, oddanych swojemu środowisku, oddanych miejscu swojej pracy i, i aktywności, to osoby, które mają na nich zagłosować, ich znajdą. Ich znajdą na miejscu trzecim, piątym, szóstym, siódmym czy nawet dziewiątym. Dlatego, że świadomość również naszych wyborców rośnie. My mamy. Łączną prezentację wszystkich kandydatów na stronie koalicjaobywatelskaopolskie.pl. Bardzo zachęcam Państwa, abyście prześledzili tych kandydatów, w rozumieniu, właśnie poznania ich. Każdy z nich nagrał się e, uzasadniając, dlaczego kandyduje. Są CV wszystkich kandydatów do, do Sejmiku, jest bezpośrednie połączenie z Facebookiem, jest bezpośrednie połączenie ze skrzynką mailową, więc można bezpośrednio zadać pytanie kandydatce lub kandydatowi, dlatego że otwieramy się po prostu na taki bezpośredni dialog w wyborach. Bo uważamy, że, że no, mamy powód do tego, żeby chodzić z dumą i satysfakcją po województwie opolskim jako ludzie koalicji obywatelskiej, dlatego że, że staramy się pracować wiarygodnie, rzetelnie i też i, i, i konsekwentnie. No to teraz kilka nazwisk. No, kilka nazwisk. No, przede wszystkim te nazwiska są bardzo, bardzo ciekawe pod względem e, fachowości. Bo jeżeli powiem, że z nami jest pan Janusz Gałkiewicz, wieloletni prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, e, że z nami e, jest pani Monika Orzuk, osoba wyjątkowo społecznie oddana w swoim środowisku, tam gdzie mieszka, ale równocześnie pani jest, e, jest doktorem nauk humanistycznych, historycznych i świetnie czuje potrzeby osób związanych z edukacją historyczną. Jest pani Ewa Mucklimę, która jest z kolei osobą związaną z biznesem, no Janusz Trzepizur, postać ikona sportu, Andrzej Sałacki, postać ikona sportu, są lekarze i osoby, które są związane z polityką społeczną, jest pani Janina Okrągły z Prudnika, jest pani Elżbieta Hadaś, szefowa PCPR-u. Są osoby, które są związane z edukacją, Jolanta Wilczyńska, Artur Kowalski, są, są osoby związane z instytucjami samorządowymi, pani dyrektor Muzeum w Otmuchowie. Więc to są osoby, które już na co dzień są bardzo blisko samorządu, wiedzą na czym samorząd polega, wiedzą, że samorząd nas otacza. W swojej działalności, bo czy to jest instytucja kultury, czy to jest opieka społeczna, czy to jest przedsiębiorstwo, które funkcjonuje również na terenie samorządu, no to są jak gdyby sprawy, które są, które są bardzo, bardzo, bardzo istotne i one dotyczą każdego mieszkańca w tym wymiarze. Dlatego ja chciałbym zaproponować przez te najbliższe pięć tygodni, aby mieszkańcy Opolszczyzny poznali tych kandydatów poznali tych kandydatów właśnie poprzez e, dostęp do internetu ale również przez kontakt osobisty no dzisiaj o godzinie 17 jesteśmy w Brzegu prezentujemy się więc też zapraszam mieszkańców powiatu brzeskiego e, w sobotę będziemy w powiecie namysłowskim w takiej miejscowości Krasowice też będziemy prezentować swoich kandydatów no i oczywiście bezpośredni kontakt we wszystkich tych miejscach, w których będziemy przez najbliższy czas. Przypominam, że naszym gościem jest Andrzej Buła, marszałek województwa polskiego i lider platformy obywatelskiej na Opolszczyźnie. a na dalszą część rozmowy zapraszam na naszą drugą antenę, której można słuchać przez internet, a także dzięki odbiornikom cyfrowym DAP. Wracamy do rozmowy z marszałkiem Andrzejem Bułą, liderem Platformy Obywatelskiej w regionie. Rozmawiamy o kandydatach Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Opolskiego. Koalicja Obywatelska, czyli Platforma i Nowoczesna. Z czym kandydaci Koalicji Obywatelskiej idą w tych wyborach? Co oferują wyborcom? Przede wszystkim chcemy pokazać naszy, naszą wiarygodność poprzez to, co do tej pory zrobiliśmy przez 12 lat. I oczywiście jesteśmy koalicją obywatelską, jeżeli chodzi o komitet wyborczy, ale ja zawsze będę podkreślał w wyborach samorządowych, że również jesteśmy koalicją sejmikową. Mamy swoich bardzo rzetelnych partnerów w mniejszości niemieckiej, w polskim stronnictwie ludowym. I mimo, szano, mimo tego, szanowni państwo, że idziemy w różnych komitetach wyborczych, to, to bardzo proszę nas traktować zawsze jako pozytywnych koalicjantów. Dlatego że. To jest 12 lat naszej dobrej pracy, dobrego naszego inwestowania i chcemy przede wszystkim pokazać to, że nie zawiedliśmy mieszkańców w tym, co do tej pory robiliśmy. Oczywiście mamy swoje plany związane z tym, jak powinna wyglądać Opolszczyzna po 21 października. Chcemy nadal kontynuować przemyślane inwestycje drogowe. Chcemy nadal kontynuować projekty związane z bardzo atrakcyjną edukacją. Chcemy nadal wspierać nasze szpitale w ochronie zdrowia nad naszymi mieszkańcami. I oczywiście to wszystko budujemy w oparciu o Unię Europejską. Dlatego, że chcę Państwu wyraźnie powiedzieć, my nie możemy pozwolić na to, Abyśmy zrezygnowali z kolejnych kilkuset milionów euro dla województwa opolskiego. Dlatego my, my wszyscy staramy się, jak gdyby, pokazywać e, świadomie to, co zrobiliśmy dzięki funduszom europejskim i to, jaka szansa jest dla nas w kolejnej perspektywie finansowej. A propos... dlatego, bo, dlatego, że jak pojechałem na spotkanie w strzelcach opolskich, kiedy e, zapytałem mieszkańców i obecnych na spotkaniu, czy wiedzą, ile przez ostatnie 10 lat powiat strzelecki uzyskał pieniędzy z Unii Europejskiej, to oczywiście mieszkańcy mówili 300 milionów, 400 milionów. No liczby pokazują, że jest to 752 miliony złotych, a łączne projekty, te, które są związane z funduszami europejskimi, to jest miliard 150 milionów złotych dla powiatu strzeleckiego. Skoro Czyli to, to, pokazuje, unii... to mhm. pokazuje pani redaktor, że, że to jest nasza szansa. I, I my nie możemy pozwolić sobie na taką retorykę i narrację, jak wprowadza nasz rząd, że to jest mało istotne, że coś jest wyimaginowanego. Chcemy najpierw pokazać, że to nie jest wyimaginowane, ta wspólnota europejska, Przyszła do województwa opolskiego. A propos właśnie tych związków z Unią Europejską, to wrócił Pan wczoraj czy dzisiaj rano? Wczoraj, wczoraj, wczoraj z nocy. Brukseli ponad 50 milionów złotych otrzymaliśmy. Ja wiem, że konferencja prasowa jest za kilka godzin, ale być może można zdradzić już kilka szczegółów. Tak, no to są szczegóły, to, znaczy to są pieniądze, na których nam bardzo zależy, żeby była zgoda na ich wydanie. Przede wszystkim są to projekty związane ze służbą zdrowia. To jest doposażenie naszych wszystkich szpitali powiatowych i wojewódzkich w nowoczesny sprzęt. Następnie są to projekty naukowo-badawcze, które chcą zrobić nasze uczelnie, dlatego że też widzimy szansę w tym, aby uczelnie promowały się wśród przedsiębiorców, bo nie, to nie jest projekt naukowo-badawczy tylko i wyłącznie dla uczelni. Warunkiem koniecznym jest to, że uczelnia zaprosi przedsiębiorców. Więc o ile przedsiębiorcy doskonale sobie radzą w pozyskiwaniu pieniędzy, jeśli chodzi o projekty innowacyjne, no to tutaj, jak gdyby chcemy jeszcze dodatkowo pokazać tą furtkę związaną z, z uczelniami, no i dodatkowe pieniądze na strategie niskoemisyjne, to również jest. Będzie pewna niespodzianka tutaj dla, dla Opola, dlatego że chcemy punktowo zadziałać, jeśli chodzi o wsparcie finansowe pewnej ważnej inwestycji w mieście Opolu. No i otwiera się też, ale to wymaga troszkę dopracowania, otwiera się nowa szansa na to, że będziemy wspierać termomodernizację domów indywidualnych w naszym województwie. Dostaliśmy zielone światło nad tym, żeby pracować nad taką procedurą. Przypomnę, że w tym roku będzie konkurs na wymianę pieców i kotłów, taki, nazwijmy go pilotażowy ze względu na ilość pieniędzy, ale w nowej perspektywie, jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy złego, będziemy mieli więcej pieniędzy na wymianę kotłów wśród naszych mieszkańców i będziemy mieli pieniądze na termomodernizację, wymianę. Okien, i, i, i jak gdyby kompleksowe podejście do, do ochrony powietrza. To na razie więcej szczegółów nie, zdradza, nie zdradzamy, żeby zostało coś na konferencję tak. prasową. Dziękuję panu bardzo za wizytę w Radiu Opole. Andrzej Była, marszałek województwa polskiego i lider Platformy Obywatelskiej w regionie, był państwa i moim gościem. Dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Poglądy i osądy.